Witam serdecznie. Zapraszamy do przedszkola Happy Days na wspaniałą podróż. Z jakiej okazji? Europejski Dzień Języków Obcych. W związku z czym będziemy wędrować po różnych krajach. Zajęcia warsztatowe, na które zapraszamy, powinny usatysfakcjonować każdego. Miłego odbioru. Yeah.
Chodźcie, kochani. Słuchajcie, stolicą Anglii i ogólnie największym miastem w Europie jest Londyn. Tutaj mieszka i przebywa 12 milionów ludzi. Wielka Brytania to także królowa Elżbieta II. Tak wyglądała kiedyś królowa. Niestety 8 września umarła 2022 roku. Wczoraj był pogrzeb królowej. Posłuchajcie, w Wielkiej Brytanii obowiązuje także lewostronny ruch drogowy. Ale nie tylko mowa tu o samej Anglii. Słuchajcie, oprócz Anglii mamy również Szkocję, Walię, Irlandię i Walię. W Szkocji dominuje pewien strój, taki odświętny strój, słuchajcie. I to jest tak zwany kilt. Jest strojem odświętnym, zakładanym właśnie na święta, rodzinne uroczystości. Spójrzcie, czerwony autobus, który za chwileczkę będziemy wykonywać. Nie widzisz? Spójrz. Nie widzę. Wszyscy widzą? Wow, widzę to miasto. Czy moglibyście do autobusów i narysować swoje twarze w tych brytyjskich autobusach? Tak! Zapraszam więc Was do pracy. A dlaczego jestem tak ubrana? Mam sukienkę? No co? Bo jestem z Hiszpanii. Bo jestem z Hiszpanii, słuchajcie. Usiądźcie sobie, ja wam trochę poopowiadam. Słuchajcie, w Hiszpanii właśnie przybiegłam do was tutaj z występu, prosto z występu z teatru hiszpańskiego. Ja tańczę, słuchajcie, taniec, który się nazywa flamenco. Słyszeliście kiedyś taki taniec? Tak. Właśnie, słuchajcie, w tym tańcu najważniejszy jest strój. Jaki ja mam najwięcej jakiego koloru ja mam na sobie? Czerwonego. Tak? Jeszcze jaki? Czarny. Tak. Czarny. Strój w tym tańcu jest albo czerwony, albo czarny, albo czerwono-czarny. I bardzo dużo można nosić dodatków. Ja mam bransolety, mam wachlarz, mam kastaniety i ważne są buty na obcasie. Ja dziś nie mam butów na obcasie. Bo tak sobie pomyślałam, że jak będę wsiadała do pociągu, to jeszcze te moje obcasy zgubię albo się przewrócę. Dlatego mam dzisiaj na płasko. Ok? A tak i mężczyźni, i kobiety muszą tańczyć na obcasie, żeby lepiej wystukiwać rytm. Co tu jeszcze, słuchajcie, w mojej Hiszpanii ciekawego? Czy wy znacie tego pana? Nie znam. Chłopcy znają? Piłkarz. Piłkarz, a jak się nazywa? Robert Lewandowski, słuchajcie, on jest od niedawna w klubie hiszpańskim w Barcelonie. Ja widziałam go. Widziałaś go? Telewizji. Na pewno w telewizji go widziałaś. Ja też w telewizji go widziałam. Dalej, mamy, słuchajcie, walkę, taką tradycyjną walkę z bykiem, bardzo znana. Korrida. Ja nie widzę. No proszę cię. Tak. Po kolei wszyscy zobaczycie. I teraz słuchajcie, chciałabym z wami troszeczkę porozmawiać po hiszpańsku. Nauczę was kilku zwrotów, dobrze? Jak przychodzicie do przedszkola, to co mówicie do kolegi? Cześć! Cześć! A po hiszpańsku powiecie hola! Hola! Powiedzcie hola! 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 Super! A jak wolę hi! Hi po angielsku też, super! A jak rodzice mówią wam na dobranoc, tak, dobranoc. Dobranoc. Tak, a po hiszpańsku będzie jak buenas noches. A jak idzie buenas noches. Buenas noches. To robisz tak, bye bye.
A jak ktoś wam coś podaruje, to co mówimy? Feliz. Tak. A po hiszpańsku będzie to gracias. 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 Super. Olek. To ty po hiszpańsku powiesz tak. Nazywam się Olek, będzie me llamo Olek. Me llamo Olek. Dobrze. Me llamo Ola. A ty jak powiesz, jak masz na imię? Lena? Powiesz me llamo Lena. Tak? Me llamo się mówi, czyli nazywam się. Teraz tak, jestem z Polski, powiecie soy de Polonia. Soy de Polonia. Soy de Polonia. Dobra. Jak na Polonii się chodzi? Jak na Polonii się chodzi? Si to znaczy tak. Si. Si to tak, no to nie. I uwaga, jeszcze mamy, o, policzymy, zobaczy, czy przedszkolaki potrafią liczyć do 5. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz po hiszpańsku wam powiem. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Super, będziecie pamiętać chociaż te trzy. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Super. No i teraz słuchajcie, do widzenia, powiemy adios. 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 A więc teraz odbędziemy podróż do tego kraju, czyli do Francji. W samym początku chciałabym wam przedstawić moją flagę. Składa się ona z trzech poziomych pasów, z niebieskiego, białego oraz czerwonego. Tak, te kolory po polsku świetnie znacie, ale chciałabym was nauczyć kolorów po francusku. Niebieski to blue. Możecie powtórzyć. Bardzo podobne. Nie, dobrze. Ale po francusku, kochani, biały to blanche. Pięknie. Czerwony to róż. Róż. Pięknie. Słuchajcie, Francja. Pięknie. Dobrze. Francja to kraj, który słynie z wieży Eiffla, którą macie za sobą. Możecie zobaczyć. Widzicie? Mogę wam podejść i pokazać, jeżeli nie widzicie. Francja słynie z Disneylandu. Tak. Ale Francja także słynie. Słynie z żabich udek. Chyba chcielibyście taką wycieczkę, co? Stolicą Francji jest Paryż. A Paryż jest jednym z miast najbardziej romantycznych na świecie. I wiecie, że zakochani właśnie marzą o randce w tak pięknym mieście. Na powitanie Francuzi całują się w policzki 2 lub 4 razy, ale to wszystko jest zależne od regionu. Wiecie, że nawet kraj ten słynie właśnie swoją kuchnią, której królują croissanty, czyli są to rogaliki francuskie, makaroniki, sery, ślimaki, żabie udka, naleśniki, crème brûlée. Możecie sobie zobaczyć na zdjęciu, jak wygląda crème brûlée. To jest taki deser. Ale także tam jest króluje zupa cebulowa. Co ciekawe, śniadania Francuzi zazwyczaj jadają na słodko. Tak, to są rogaliki francuskie. Mam dla was przygotowaną wieżę Eiffla. Ale wiecie co? Moim marzeniem jest, aby ona pięknie lśniła w barwach mojego kraju. Czy pomożecie mi ją wykleić kolorowymi kuleczkami? Do stolików, bo już tam czeka na was.
Wam się moja maska? Tak! Taka z piórek, prawda? Przepiękna! Trochę ciężko mi się oddycha, mam trochę zatkany nos. I właśnie najważniejszą taką rzeczą na tym karnawale są maski, które są wykonane najczęściej z porcelany i z gipsu. Nawet sukienki. Tak. Zobaczcie, najbardziej taką charakterystyczną maską, zobaczcie, jest taka maska z takim wykrzywionym nosem. Zobaczcie. Patrzcie. Tu mam zdjęcia jeszcze innych masek, słuchajcie. O tu, zobaczcie na to. No są troszeczkę takie i dziwne, i troszeczkę straszne. Zobaczcie tutaj, żeby dzieci. Widzicie? Ja mam dzisiaj taką maskę w piórach, a tutaj zobaczcie, jakie to musi być ciężkie, jak ta pani ma na głowie. Słuchajcie, a czy wy wiecie, gdzie ta Wenecja, ten karnawał, gdzie on się odbywa, w jakim państwie? Kim ja jestem? Ptakiem. Ptakiem. Słuchajcie, ja przybyłam do was z państwa, które się nazywa Włochy. Zobaczcie na mapie, w jakim kształcie jest to. Te państwo. But. Tak. Włochy to są, jest państwo w kształcie takiego buta na mapie. Jak zobaczycie z rodzicami, będziecie oglądać sobie mapki i zobaczycie takiego buta, to powiecie, że co to jest? But. But, czyli Włochy. Tak? A wiecie, co najbardziej lubię jeść? Pizzę lubię. Kto lubi pizzę? Ja! Super! Ja mam tu taką pizzę. Jeszcze takie jedzonko dobre by było, to jest, słuchajcie, spaghetti. Lubicie? Tak! No widzicie? To słuchajcie, jak do mnie przyjedziecie, tam do mojego państwa, to wam zaprowadzę was do najlepszej restauracji, zjemy sobie razem pizzę albo spaghetti. Umawiamy się? Tak! Dobra. A powiedzcie mi, czy wy lubicie śpiewać? A zaśpiewacie ze mną piosenkę o moim państwie? Tak! Dobra, no to uwaga, ładnie śpiewamy, ok? Tak. Dziś na Adriatycie morze jest pisany kraj, co wód przypomina i z tego jest znany. Jest pysznego jedzenia, bo kto nie je pizzy, czy włoskiego sera. Rzym jest stolicą, wszystkim dobrze znana. Na kartach historii dumnie zapisano. Więc jeśli we Włoszech chcesz spędzić wakacje, nie zapomnij pozwiedzać. Idziesz pizzy. Rzym jest stolicą, wszystkim dobrze znana. Na kartach historii dumnie zapisano. Więc jeśli we Włoszech chcesz spędzić wakacje, nie zapomnij pozwiedzać. Idziesz pizzy właśnie. Ja już muszę lecieć dalej na ten karnawał. Nie po to się ubrałam tak pięknie, żeby jeszcze chwilę nie potańczyć. Dlatego wskakuję z wami do pociągu i ruszam dalej. We are leaving to the next station. Słuchajcie, zgadnijcie, z jakiego kraju ja przyjechałam? Jest Grecji! No brawo, przyjechałam do was z Grecji, wyczekiwałam ten pociąg, słuchajcie, żeby do was tutaj przybyć. Chciałabym wam kilka słów o niej opowiedzieć. Wiecie co? Przytulania będą później. Chciałabym wam pokazać, jak wygląda flaga Grecji. Tu mamy flagę Grecji, tak? Słuchajcie, od akropolu, czyli akros, będziecie się jeszcze uczyć kiedyś w szkole. Znaczy najwyższy i słuchajcie, polis, czyli miasto. A Olimp jest najwyższym szczytem w Grecji. I wiecie, co wam powiem? Że Grecja ma ponad 2500 wysp, z czego 165 jest zamieszkałych. Cóż można by jeszcze takiego powiedzieć o Grecji? Przede wszystkim kulinaria, prawda? Czy kojarzą wam się sałatki z Grecją? Oliwki, serfeta. Czy słyszeliście o takim tańcu jak Zorba? Zorba.
and Marvel Street. But now I need to get back to work. So farewell, kids. Goodbye. Bye. Thank you. Thank you.